Telewizja w Polsce.pl to są gorące pytania. Adyta Hołdyńska. Witam Państwa bardzo serdecznie. W naszym studniu gość dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Witam serdecznie panie prezesie. Dzień dobry panie redaktor dzień dobry państwu. Spotykamy się 3 marca, czyli dwa dni po narodowym dniu pamięci o żołnierzach wyklętych. Politycy od lewa do prawa wspominali historię żołnierzy wyklętych, tych, o których przez lata Polska najpierw milczała, a nawet obrażała, ale co się okazuje, dzisiaj też padają wypowiedzi, które mówią o tym, że wyklęci to mordercy. Takie słowa padły z ust Adriana Zandberga, czyli polityka lewicy. Panie prezesie, zanim przejdziemy do rozmowy na ten temat i też do odkrywania kart historii, mam przed sobą pięknie wydane książki od Instytutu Pamięci Narodowej. Państwo je teraz widzą. Wolność i niezawisłość. Wiosłość, obszar zachodni zrzeszenia 1945 rok. Tutaj jest ryngraf z Matką Boską, który wpinali sobie w klapy marynarek żołnierze. Wyklęci bądź też po prostu czcili ten obraz, bo, bo marynarek mieć w tej katowni na Rakowieckiej choćby nie mieli, nie mogli mieć i biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, który właśnie w tym miesiącu w marcu poświęcony w całości wyklętym, ale zanim przejdziemy właśnie do odkrywania, tak jak mówiłam kart ich historii, no to przypomnimy sobie tę wypowiedź Adriana Zandberga o wyklętych. Dzisiaj. Jest obchodzone tak zwane święto tak zwanych żołnierzy wyklętych. To jest święto, które zafundowała nam polska prawica. Święto, w którym władze państwa wynoszą na pomniki ludzi odpowiedzialnych za mordowanie kobiet, za mordowanie dzieci, zapalenie ludzi żywcem i mówią, że to mają być wzory dla młodzieży. Że to mają być bohaterowie. Najwyższy czas, żeby ktoś w Polsce miał odwagę powiedzieć nie. Najwyższy czas, żeby ktoś w Polsce miał odwagę upomnieć się o godność ofiar. Panie prezesie, jak pan słyszy takie słowa, że wyklęci byli odpowiedzialni za mordowanie dzieci, co pan sobie myśli, jak pan odpowiada? Panie redaktorze, te słowa, które przed momentem usłyszeliśmy. Słowa całkowicie fałszywe i smutne i nieprawdziwe, bo to nie prawica tylko Polska niepodległa stworzyła święto niezłomnych żołnierzy wyklętych. To jest fragment naszej tradycji, zmagań o wolną i niepodległą Polskę. I niestety lewica dzisiaj dokonuje. Bardzo istotnego wyboru, odwołując się do spuścizny totalitarnego państwa, do spuścizny ideologii komunistycznej. Ma możliwość, miała możliwość wyboru, czy Jest budowania swej tożsamości tak. na, na tradycji niepodległościowej polskiej lewicy, na oparcie się o takie postaci jak chociażby Kazimierz Purzak zamęczony w komunistycznym więzieniu wcześniej sądzony w Moskwie jak Tomasz Arciszewski też człowiek lewicy premier rządu niepodległej, Rzeczpospolitej jak z późniejszych czasów jak tacy ludzie lewicy jak słynny ekonomista Edward Lipiński czy Jan Józef Lipski No nie takie wypowiedzi, pokazują, że. Że lewica odpowuje się do dziedzictwa totalitarnego komunizmu, i to w tym najgorszym wydaniu, przyjmując, przyjmując wersję tworzoną w gabinetach Urzędu Bezpieczeństwa. Jeżeli mówimy o ofiarach, to przede wszystkim musimy powiedzieć o skąd. Te ofiary i gdzie było źródło tych no właśnie, ofiar. Właśnie, bo Panie Prezesie, Instytut tu, Pamięci Narodowej bada te przypadki, prawda? Choćby w okolicach Białego Stoku, choćby w hajnówce, tam gdzie mówiono o zbrodniarz, zbrodniarzach, mówiono o mordowaniu ludności cywilnej. Każdy taki przypadek jest badany, jest opisany przez kilkadziesiąt lat i nikt takich przypadków, jeżeli one się zdarzyły, nie usprawiedliwia. Ani jeden z takich wypadków, gdy ginie ludność cywilna, gdy giną dzieci, giną kobiety. Takie przypadki były. Ale. Rzucanie odpowiedzialności na, całą, całą formację na, na, dziesiątki tysięcy, Polaków, którzy podjęli walkę o niepodległą, Polskę podjęli podjęli systemem, komunistycznym z tym co przychodziło ze wschodu po tym, doświadczenie żołnierzy Armii Krajowej z, z Wilna z Lwowa żołnierzy, 27 Dywizji Armii Krajowej na Wołyniu. Później na Lubelszczyźnie wobec terroru komunistycznego. To przecież przed kilku dniami Instytut Pamięci Narodowej uruchomił, zachował dla naszej pamięci siedzibę NKWD na Warszawskiej Pradze przy ulicy Szczeleckiej Celej. Bardzo proszę, zapraszam przedstawicieli lewicy, żeby odwiedzili takie to miejsce, posłuchali relacji osób, które były tam yy, przetrzymywanych. Kamienica przy ulicy Strzeleckiej, tak, Instytut Pamięci Narodowej pokazuje te mury, ale także to Muzeum Żołnierzy Wyklętych, yy, słynne już miejmy nadzieję, że przynajmniej nasi widzowie już kojarzą to miejsce. Yy, słynna katownia yy, żołnierzy wyklętych przy ulicy Rakowieckiej yy, w Warszawie. Tam umierali ci ludzie, umierał choćby Rotmistrz, czy Witold Pilecki, ale także wiele tych osób, które, no właśnie, zapomniane przez bieg historii, rodzina tych osób bardzo często wstydziła się opowiadać, czy też nie mówiła całej prawdy nawet dzieciom, wnukom o tym, jak wyglądała historia ich ojca czy matki, bo po prostu tak, tak ogromna była ta propaganda komunistyczna, która mówiła, że to są właśnie zbrodniarze, nawiązując do tych właśnie często zapomnianych osób. To pan, panie prezesie, 1 marca był w Ciechanowcu na Podlasiu i tam odnaleziono grup, tak, teraz jest grup, wcześniej odnaleziono miejsce pochówku dwóch osób, dwóch młodych mężczyzn, którzy właśnie w taki straszny, zapomniany sposób zginęli tak tych ofiar właśnie jeżeli mówimy o ofiarach ofiarach żołnierzy wyklętych bo myślę tak. że na to trzeba też też odpowiedzieć rzeczywiście były wśród tych ofiar osoby cywilne i nie biorące bezpośrednio udziału ale w takim konflikcie zawsze to, 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 to się zdarzy. Natomiast to dopytam, liczba ofiar. Czy właśnie, można, nie, licytujmy jasno, się, nie licytujmy się, nie się na ofiary, bo te 50 tysięcy ofiar systemu komunistycznego mówi wszystko, w jaki sposób on tu mhm. był instalowany. I walka niezłomnych żołnierzy wy, wyklętych była oporowi przeciwko tym metodom, przeciwko sowietyzacji, mhm. przeciwko odbieraniu Polsce niepodległości. W takim razie czy można jasno powiedzieć? Czy Łupaszka był bohaterem czy zbrodniarzem? Jakby pan to rozumiał? Łupaszka rozstrzygnął? był bohaterem naszych dążeń do niepodległej, wolnej Polski. Bohaterem, który ilustruje szczególnie dramatyczne losy Polaków, bo człowiek kresów, kresów, które zostały utracone. Człowiek, który. Przez, wiele lat okupacji niemieckiej niemieckiej walczył z okupantami a później, został jednym z najlepszych dowódców, polowych, podziemia antykomunistyczne legendarny dowódca, piątej, brygady wileńskiej nie ulega wątpliwości bohater naszych zmagań, o niepodległą, Polskę. Jeżeli ostatnio Lewica organizowała w Sejmie konferencję, o której mówiono o ofiarach, często rzekomych ofiarach podziemia antykomunistycznego, powstania antykomunistycznego, jeżeli byśmy chcieli zrobić taką konferencję o ofiarach systemu komunistycznego, to zabrakłoby sal. W Sejmie Zabakuby dni w roku, żeby mhm. o tym wszystkim opowiedzieć. Są także zarzuty pod adresem brygady Świętokrzyskiej mówią choćby przedstawiciele lewicy właśnie, że to nie tylko bohaterowie, albo wręcz w ogóle negują ich zasługi, ale też oportuniści. W tej dyskusji właśnie to nie jest dyskusja, tylko to jest rzucanie epitetami, powtarzanie tych epitetów te ociły się w, w tym czasie, gdy... Komuniści już wiedzieli, że nie wystarczy zabić niezłomnych żołnierzy wyklętych. To samo przecież to byli wcześniej żołnierze Armii Krajowej, ci, których witały plakaty zapluty karzeł akcji Już wtedy to jest początek tego wyklinania, bo wiedzieli, to trwa że do w, historii, dziś, Panie w historii Polski ludzie, którzy walczą o niepodległą Polskę, dla następnych pokoleń są punktem odniesienia, są legendą, przenoszą te wartości, dlatego trzeba było. Ich i zabić drugi raz, dlatego uczynić z bandytów, morderców. I to czyniono przez kilkadziesiąt, przez kilkadziesiąt lat. I w tym uczestniczyły setki tysięcy ludzi. Pozostaje miliony zadrukowanych uh -huh. stron w gazetach, książek, ale to kłamstwo już nie działa. Właśnie te książki czy te karty historii odkrywane, o których mówiłam na początku programu, choćby tutaj z nami w studiu. Panie prezesie, natomiast Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony od 2001 roku w Polsce, mówi pan, że dziś tak na, 2001, dobrze. 2011, 2011 oficjalnie. 2011 oficjalnie, dobrze. Ale od 2001 mamy w kalendarzu Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Natomiast jeżeli mówimy o, i o obchodach, i o tym, że tak jak pan, panie prezesie, twierdzi, że to już dzisiaj nie działa, to czy spodziewał się pan w tamtym momencie, kiedy obchodzono ten dzień, upamiętniono go po raz pierwszy, że takie słowa będą jednak jeszcze podały? Takie, jakie padają z ust polityków one zawsze padały One zawsze padały, ponieważ to jest walka o biografię ludzi, którzy mają korzenie w tamtym systemie. Ale dzisiaj nie tylko, to jest również element walki politycznej. No nie ulega wątpliwości, że obecnie obóz rządzący wspierał powód niezłomnych żołnierzy wyklętych do naszej świadomości i niestety no, opozycja często tak w taki małostkowy sposób, z racji, że rządzący to wspierają, no to jest przeciwko, ale myślę, że jest jest tutaj jeszcze bardzo ważny element nowy, który się pojawia w ostatnim czasie, mianowicie żołnierze, niezłomni wyklęci, są elementem no, walki kulturowej, cywilizacyjnej. Przecież to było pokolenie, które odnosiło się do Polskiej tożsamości, wierny elementarnym wartościom. To byli katolicy przecież. Ich ich wystarczy poczytać grypsy Łukasza Cieplińskiego, czy ich listy ich odnajdujemy poprzez nawet dzisiaj. Ich szczątki z świętymi obaskami, z engrafami z różańcami. No to był ich system wartości. No, współczesna lewica mówi zupełnie innym językiem. Chce zburzenia. Tego tego świata. Inka jej, jej troską była to, żeby zachować się jak trzeba. Dzisiaj to zachowanie jak nie należy jest akceptowane, jest częstą drogą do Sławy, do kariery Zupełnie inny świat wartości, i w tym też niezłomni żołnierze wyklęci mm, przeszkadzają, ale oni wracają. Ja 1 marca byłem na niezwykłej uroczystości w, na pogrzebie w Ciechanowcu mm -hmm. dwóch. Wyrok, braci żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Lucian i Zygmunt Marchełowie. Zamordowani 27 grudnia 46. roku w, na podwórzu swego gospodarstwa przez wyrok był wydany przez, sędziego Włodzimierza Ostapowicza człowiek który nosił przydomek sędzia śmierć ponad 200 wydanych wyroków śmierci a opór na Podlasiu był tak duży, że władze musiały powołać na tamtym terenie sąd doraźnie jeździła ekipa, samochodem i wydawała wyroki śmierci proces braci Marchelów, na podwórku ich gospodarstwa trwał. Półtorej godziny, po czym wyrok ogłoszony egzekucja na oczach około 500, spędzonych przez funkcjonariuszy UB mieszkańców wiosek, aby zastraszyć. I w ostatnim momencie bracia rzucili się w objęcia i tak zostali zaszczeleni, S.B.C. ich wywieźli do lasu, przykryli gaęziami rodzina kilka lat, kilka dni później ich odnalazła i pogrzebała, w pogrzeba w objęciach, pogrzebała ich na cmentarzu, oczywiście nie opisując. Wiesz, go obu, tylko sosna miała być śladem tego miejsca. I zostali pogrzebani. Trzy lata temu odkrył ich profesor Szwagrzyk, i te szkielety były nadal w objęciach. 1 marca. 1 marca rozdzieleni, każdy we własnej tłumnie, ale w objęciach już wolnej, niepodległej Rzeczpospolitej. Państwowy pogrzeb z udziałem wojska polskiego. Wrócili do naszej pamięci jako bohaterowie. Cieszy właśnie to, że ta pamięć powraca. Te huczne, można już śmiało powiedzieć, obchody tego dnia w Polsce, prawda? 1 marca, choćby ten bieg, tropem wielczym w wielu miastach w naszym kraju. No i władze państwowe, prezydent, który biegnie, oddaje hołd. Także premier Mateusz Morawiecki mówi, że żołnierze wyklęci są. Są ojcami Solidarności, są ojcami naszej polskiej niepodległości. i Ostatnim zdaniem Pan by się z tym zgodził. Oczywiście, no to jest ważny, ważny element naszej tradycji, zmagania wolną i niepodległą Polskę, i to oni podjęli walkę w czasie najtrudniejszym, gdy płaciło się życiem i. Dla młodego pokolenia, bo oni przywrócili ich pamięć, okazali się wzorami. Tak, wzorami. Bo te wartości, które oni wyznawali, okazały się silniejsze od tych, które reprezentują ci, którzy nadal dzisiaj chcą ich wyklinać. Mm -hmm. Doktor Jarosław Szarek prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dziękuję bardzo, panie prezesie, za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. I dziękuję państwu za uwagę. Za chwilę jeszcze na ten temat porozmawiamy z publicystami w naszym studiu.